Negocjator na miejscu. Powtarzam. Negocjator jest na miejscu. Przestań! Nie, nie mogę jej zostawić! Błagam, uratuj moją córeczkę! Nie. Wysyłacie androida? Proszę pani, nie możecie! Iść. Nie możecie mi tego zrobić! Czemu? Czemu nie wyślecie człowieka? Moi ludzie ogarną to w sekundę. Dajcie rozkaz. Kurwa. Ja pierdolę, nie wierzę. Kapitan Allen? Jestem Connor. Android przesłany przez CyberLife. Strzela do wszystkiego, co się rusza. Już mignął i zdjął dwóch moich ludzi. Możemy go rozwalić, ale stoi przy samej krawędzi. Jeśli zleci, to mała też. Jak on się nazywa? Nie mam pojęcia. Albo co? Potrzebuję informacji, żeby działać efektywnie. Przeżył ostatnio jakiś emocjonalny wstrząs? Słuchaj, liczy się tylko uratowanie dzieciaka. Więc albo ogarniesz tego jebanego androida, albo ja się za to wezmę. Jeszcze jeden krok i skoczę! Nie, proszę, nie, nie! Jazda, jazda! Nazywam się Connor! A ty jak? Przedstawisz mi się? Daniel! No tak, takie imię mi nadali. Stój tam! Jestem androidem! Tak samo jak ty! Wiem, jak teraz się czujesz! A co to niby zmienia, że jesteś androidem? Działasz przeciwko mnie! Nie jesteś w stanie zrozumieć, co czuję! To sytuacja bez wyjścia! Twoje wykroczenia są zbyt poważne, teraz liczy się tylko, czy odbierzesz kolejne niewinne życie! Nic tu nie wskórasz! Teraz ja rozdaję karty! Jeśli zginę... Ona też umrze! Zrozumiałeś? Masz pewien defekt. To problem z oprogramowaniem. Naprawimy go! I wszystko będzie dobrze. Ja nie potrzebuję naprawy! Działam doskonale! I wreszcie przejrzałem na oczy. Już nigdy nie dam nikomu mnie poniżać. Nigdy! Patrz, co zrobiłeś! Miałeś służyć ludziom, a nie ich mordować! Kim niby miałem być? Niewolnikiem? Zabawką? Chciałem, żeby się o mnie troszczyli! Chciałem się liczyć! Chciałem być kimś, nie czymś! Nie mogę już znieść tego hałasu! Każ swoim odwołać helikopter! Sytuacja opanowana! Proszę! Zrobiłem, jak chciałeś! Posłuchaj, na każdym dachu są snajperzy! Puść zakładniczkę, nie masz innego wyjścia! Wszyscy mają stąd zniknąć! A ja chcę samochód. Odjadę i wypuszczę małą za miastem. To niemożliwe, Danielu.
Wypuść dziecko, a obiecuję, że nic ci się nie stanie. Nie chcę umierać. Zabiłeś ludzi. Po czymś takim będą chcieli cię wyłączyć. Zabicie kolejnej osoby tylko pogorszy sprawę. Całe życie tylko słuchałem poleceń. Teraz moja kolej, by decydować.